Witajcie, Kuba. Roman. Sklep wędkarski.pl. Drugi odcinek na temat głowacicy, w którym skupimy się na przynętach, którymi będziemy próbować złowić tę rybę. Myślę, że zaczniemy od przynęt twardych, czyli woblery. Od woblerów. Od twardych i od hybrydowych. Pierwsza sprawa, to co mówiliśmy. Głowacice na odcinku górskim trzeba łowić na przynęty uzbrojone w bezzadziorowe haki i bezzadziorowe kotwice. Większość woblerów ma, praktycznie wszystkie woblery, oprócz tam nielicznych morskich, które są uzbrojone w pojedyncze bezzadziorowe haki, jest zbrojona w kotwice zadziorowe. Tu Wam Kuba pokaże teraz, jak w prosty sposób te zadziory po prostu z tej kotwicy usunąć. To nie musicie kupować kotwic bezzadziorowych, które są drogie, przezbrajać, przekładać. Wystarczy po prostu ten zadzior przygiąć. Od razu mówię tym hejterom, że Kuba dlatego trzyma kleszcze w lewej ręce, bo jest leworęczny. Zadzior dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest tutaj ten oto wystający dzyndzel. Nie wiem, ostry, który ma się. Dokładnie. I teraz pan doktor Kuba przygniecie ten zadzior. Mogą to być kombinerki, szczypce, cokolwiek. O, tu bardzo ładnie Kuba pokazał właśnie. Ruszyć kotwicą w prawo, w lewo. I ten zadzior znika. I zadzior został przygięty. I tak na takie woblery już możecie spokojnie, zgodnie z przepisami, łowić na górskich odcinkach Popradu i Dunajca. Tak jak Kuba powiedział, zaczynamy od woblerów. Z poprzedniego odcinka wiecie, że wymóg jest minimum 10 cm. Zresztą łowcy głowacic i tak ci, którzy je łowią, każdy Wam powie, że łowienie głowacic to trzeba po prostu jej podrzucić kawałeczek rybki do zjedzenia. Dla niej przekąska w rodzaju 40-centymetrowego klenia, świnki, czy pstrąga potokowego, czy nawet brzany, to nie jest żaden problem. Radzi sobie bez problemu taka metrowa głowacica. My będziemy stosować przede wszystkim woblery Rapala. Zacznijmy tutaj od takiego mojego ulubionego. Już powiem z własnego doświadczenia, on złowił głowacicę. Rapala Jointed. W klasycznych tych barwach, w kolorach rapali, czyli ten wersja silver, wersja trout, czyli malowane pod pstrąga potokowego. Będziemy również używać woblerów Rapala Magnum. Ten jest akurat w wersji morskiej, można poznać po kotwicach, ale to nie przeszkadza, to jest taka imitacja uklei, świnki, dużej, ładnej rybki, którą myślę, że głowacica zje. Tutaj mam jeszcze takiego wynalazka rapali malowanego na też jointed, malowanego na, w kolory rainbow trout, czyli ten pstrąg tęczowy. Jest jeszcze jeden, dwa woblery rapali, o których chciałbym wspomnieć. Jest, pierwszy to jest 12-centymetrowy Balsa Extreme Swimmer. Przegubowy wobler na podwójnym przegubie. Bardzo fajnie imituje chorą, kopniętą taką rybkę, która spływa sobie i głowacica ją, jak każdy szczytowy drapieżnik jest oportunistą, chętnie coś takiego przekąsi. No i ostatni woblerek rapali. Jest to rapara. Hybryda. To jest hybryda. Twardy, przednia część korpusu plus miękki ogon. Tam w komplecie jest drugi zapasowy ogon. To jest bardzo łatwo się go wymienia. Ten wobler jest tonący. Z reguły polecam woblery pływające z uwagi na to, że występuje w tej rzece dużo zaczepów. Natomiast ten jest bardzo wolno tonący. Ma dość dużą wyporność. Da się go prowadzić na płyt wodzie. Wiedzą o tym łowcy szczupaków, którzy to stosują na płytkich, zarośniętych takich trawiastych łączkach. Ten wobler da się prowadzić dosłownie 20 cm pod powierzchnią wody nawet. Jest wyposażony w grzechotkę. Ja się spotkałem kiedyś z taką opinią, że grzechotka straszy głowacice. 90% woblerów, na które łowi się głowacice, jest łamanych. Też klekoczą. Głowacicy dźwięk naprawdę, uwierzcie mi, nie przeszkadza. Z innych woblerów firma Savage Gear. Foreplay wersja 2, przegubowy wobler imitujący płyteczkę, imitujący uklejkę. W wersji ze sterem, Kuba trzyma w wersji bez stera i taką mniejszą 10-centymetrową płyteczkę spływającą z prądem, którą chętnie głowacica sobie przekąsi. Jest jeszcze tutaj jeden woblerek Savage Geara. Gravity Twitch. Gravity Twitch.
twitchowy woblerek, który prowadzony z prądem również zachowuje się przy podszarpywaniu, przy tym tak zwanym twitchowaniu, zachowuje się jak ranna rybka, którą symuluje po prostu zachowanie takiej łatwej ofiary drapieżnika. No i pozostał nam praktycznie jeszcze jeden rodzaj przynęt, który będziemy używać. Są to gumy i tutaj pierwsze to jest herringshot. Tak, westshot. To malowanie konia z rzędem temu, co to za ryba. Czy to płoć, czy to klęcz, czy to krasnopiórka, czy to imitacja brzany. W każdym razie występuje w naturalnych kolorach. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Głowacice słabo reagują na przynęty tęczowe. Jaskrawych kolorach, takie rażące po oczach. One bardzo słabo na to reagują. Jest to bardzo ostrożna ryba. Lepiej sprawdzają się właśnie naturalne barwy, takie jak ten, nazwijmy go kleniot płoć. Tutaj też mamy imitację takiego, nie wiem, małego karpia czy coś, ale też jest w takich ciemnych, stonowanych barwach. No i tu mój faworyt i ulubieniec, czyli herringshot wersji bleak, czyli ukleja. To już tutaj to wszystko przypomina po prostu naturalnie występującą w tych rzekach drobnicę, ofiarę drapieżników. Sposób zbrojenia. No, Kuba tam zaprezentował klasyczny sposób zbrojenia gumy, czyli w główkę z pojedynczym hakiem jigowym. To jak wiecie, będzie się sprawdzać na odcinku Dunajca, gdzie jest dozwolony połów wyłącznie na takie przynęty. Natomiast ja zdecydowałem się na inny typ zbrojenia. Tutaj niestety trzeba popracować sobie samemu, wykorzystać linkę regenerator Savage Geara, tulejki podwójne zaciskowe i samemu sobie taki krótki stinger zrobić. Po prostu w ofercie nie występują tak krótkie stingery z tak dużą kotwicą. Są to małe do zbrojki, do sandacza, do tego. Tutaj trzeba użyć mocnej, wytrzymałej kotwicy. Zresztą za chwilę o kotwicy jeszcze wspomnę. I główka typu Punch Rig Savage Geara. Ona jest przystosowana do zbrojenia po brzuszku. Ale jak tu zauważyliście, kotwica jest pięta od góry. Mhm. Czy płytkie rzeki? Nawet nie to. Górskie rzeki mają mnóstwo zaczep, konarów, bobry swoje dokładają. Bardzo łatwo jest stracić przynętę, nawet tak uzbrojoną i tak. Zaczep jest bardzo łatwo złapać, dlatego żeby zminimalizować ryzyko tego zaczepu, zbroimy je po górze. Uwierzcie mi, głowacicy się to złoży w pysku tak, że już taka nawet niemiarowa, to i ta ukleja znika w pysku cała. To jest bardzo, bardzo agresywna ryba i jak już się zdecyduje na atak, to połyka. Obiecałem powiedzieć o kotwicach. Jeżeli dozbrajacie, z reguły woblery, takie jak Rapala, mają dość dobre kotwice, które to wytrzymują. Natomiast tutaj do dozbrajenia tych gum polecam kotwice SGY Savage Geara na pewno. Berkeley Fusion. Jest to bardzo mocna, bardzo ostra kotwica. Obydwie są kute. Z kutych kotwic jeszcze kotwice Gamakatsu i kotwice Owner. Uwierzcie mi, nie ma co sięgać po tanie jakieś rozwiązania, po niehartowane, niekute kotwice. Szanse na udany hol głowacicy, w ogóle zapiąć głowacicę jest ciężko, a jeszcze minimalizować sobie szansę słabą kotwicą, to nie warto. Nie warto tracić ryby życia przez taki drobiazg, której różnica tam ceny wynosi, nie wiem, 2 złote. Mhm. Czyli warto być przygotowanym na wszystko. W przypadku głowacicy na wszystko. Dokładnie. Trzeba zwrócić uwagę na takie najmniejsze detale, czyli chociażby detale, jakość wykonania tak, kotwicy. Tak, detale są w wędkarstwie bardzo ważnym elementem w każdym rodzaju wędkarstwa. Natomiast tu w przypadku połowienia głowacicy każda niedokładność wykonania, każde zaniedbanie, lenistwo płaci się za to słoną cenę, po prostu nerwy i frustracja w przypadku zerwanego holu. Tam 11 litera alfabetów, to wtedy się, na tą literę się wszystkie wyrazy zaczynają. Najczęściej. To zresztą można też czasami usłyszeć nad Popradem i Dunajcem. To tyle. Mamy jeszcze jeden rodzaj przynęty. Pokaż mi tego. A, jeszcze ta. Też mnie zaintrygowała. To jest taka hybrydka, tylko nie dlatego, że ona ma twardy korpus. Jest w całości wykonany z silikonu. Natomiast te przynęty mają obciążenie zintegrowane z korpusem, schowane w środku, nie widać. Dwa są
są w naturalnych kolorach, czy to wersja, tak jak tutaj jest rainbow trout, czyli ten tęczak, czy to będzie pstrąg potokowy klasyczny, ale mają jeszcze jedną taki walor, którego nie widać, ani nie czuć nawet, chociaż jest to walor smakowy. No, te gumy są podkryte atraktorem DNA. Mhm. Więc pierwszy kontakt ryby z tą gumą, ona czuje tak, jakby złapała naprawdę żywą rybę, a nie kawałek plastiku czy silikonu. I to jest właśnie ten. Czy to się sprawdza przy połowie głowacicy? Myślę, że na pewno nie przeszkadza. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z głowacicą, takich czarów nie było, ale myślę, że spróbujemy tego również. Ale wiem, że niektórzy oklejali woblery skórą z brzany, więc coś w tym jest. Tyle na temat przynęt. Chyba, że Kuba ma jeszcze jakieś... Romku, jeszcze są jakieś niuanse, o których nie każdy wędkarz wie, na które warto zwrócić uwagę, takie, o których niektóre nie przewijają się tam w prasie wędkarskiej, czy chociażby w rozmowach z wędkarzami? Czasami na naszych rękach zostają takie niepożądane zapachy przy tankowaniu samochodu. Jeżeli gdzieś tam dotkniecie ręką, potem łapiecie za gumę. To w każdym rodzaju łowienia trzeba na to uważać, ale przy głowacicy radziłbym tym bardziej. Czy to łowimy sandacze, czy łowimy okonie, czy łowimy szczupaki, jeżeli dotkniesz taką śmierdzącą benzyną łapą gumę przynęty, no. Ona, guma to absorbuje. Bardzo łatwo, szczególnie jak ci tam jakieś plamy zostaną z tego. To po prostu czuć. Również takie inne zapachy jak spalenia papierosów. To też na to trzeba uważać. To też troszeczkę rybom przeszkadza, szczególnie gdy łowimy pod lodem. W przypadku głowacicy, nie wiem, łowiłem przeważnie na woblery, trochę ich złowiłem w życiu. Natomiast wiem, że guma, spotkałem się właśnie, dlaczego mówię o tej benzynie? Widziałem taką sytuację na własne oczy. Kolega miał ubrudzone paluchy, bo coś tam robił z olejem czy z benzyną. Dotknął gumy na popradzie. To jak ona wpadła, to się taka plamka, takie tęczowa pojawiła. I przy którymś z kolejnych rzutów wyjechała głowacica z otwartym pyskiem. Nie była zbyt wielka, ale nie wiem, złapała i puściła. To było tak, jakby ją sparzyło. Ta ryba tego nie robi. Jak coś złapie, to już po prostu ściska. W tym momencie odskoczyła do tego, tak jak on mówi, no wącha, no guma śmierdzi. Dlatego o tym mówię. Warto na to zwrócić uwagę. I tyle. Życzymy, żeby te przynęty zostały w pysku, a nie w zaczepie, nie? Tak, dokładnie. Ale obawiam się, tutaj jest jeszcze taka jedna rada, mówię, uzbrójcie się w cierpliwość i liczcie się z tym, że trochę tych gum zostawicie i woblerów. Poprad i Dunajec biorą myto straszne, szczególnie tam, gdzie są bobry. Tyle ja mam do powiedzenia, chyba że... Nie, no tak jak mówiłeś, no głównie zbroić od góry. Od góry. Tutaj mamy już niestety tak zazbrojoną jak ten. To jest o tyle wygodna guma, że możemy odpiąć ten hak i użyć jej na przykład na dolnym OS-ie. Oczywiście jeśli będziemy mieli tą gumę w wersji 15 cm. Tyle. Łamcie kije. Przybywajcie nad Poprad i Dunajec. Może się zobaczymy. Pozdrawiamy.